Dobrze, moi drodzy, drugi dzień rekolekcji według planu. Postaramy się pogadać troszeczkę i porozmyślać na temat modlitwy i tego jeszcze właśnie innego aspektu szukania Boga, który związany jest z przebywaniem z Nim wspólnie. Chcę się oprzeć na Ewangelii Świętego Jana, na pierwszym rozdziale tej Ewangelii i teraz przeczytam ten fragment, który będzie tym leitmotywem całej tej konferencji. Prosiłbym, żebyście wszyscy wstali, dlatego że zwykle Ewangelii słuchamy na stojąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Usiądźmy. Usiądźmy wygodnie, dlatego że jak to już gdzieś miałem okazję powiedzieć, tak i u was chcę powtórzyć: usiądźcie wygodnie, ponieważ nie po to przyjechałem z daleka, żebym mówił krótko. Gdybym był, przyjechał z Gdyni, to mógłbym mówić krótkie kazania, ale przyjechałem z daleka. Ta Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, to jest tylko fragment większej całości. Zachęcam do tego, żebyście w wolnej chwili spojrzeli sobie na cały ten pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana. Nie musicie rozpoczynać od tego prologu, od tego poematu, w którym w taki poetycki sposób zawarte są wszystkie te informacje, które no tylko poeci potrafią w taki sposób zawrzeć bardzo wiele informacji w krótkich słowach. Wszyscy inni, którzy piszą prozą, potrzebują o wiele więcej miejsca i czasu, przestrzeni, żeby te informacje zawrzeć. Natomiast ta Ewangelia, ten pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana jest o tyle ciekawy, że tam na samym początku widzimy tak naprawdę 3 dni. Rozpoczyna się od tego, że od faryzeuszów i w ogóle od tych, którzy stali na czele narodu wybranego, wtedy przychodzą posłowie do Jana Chrzciciela i pytają: kim ty jesteś? A więc jest to taki moment, kiedy sława Jana Chrzciciela była już tak szeroka, jego autorytet był tak mocny, że wszyscy zaczęli się zastanawiać, kim on tak naprawdę jest. A ponieważ wtedy w Izraelu była żywa tradycja oczekiwania na Mesjasza, chociaż ta żywość tej tradycji była o tyle ciekawa, że wszyscy na Mesjasza czekali, ale spodziewali się kogoś zupełnie innego i nie do końca potrafili sobie wyobrazić, co ten Mesjasz zrobi i jak będzie wyglądał. No więc kiedy Jan Chrzciciel pojawił się jako ten, który zdobył sobie w krótkim czasie i w taki niezwykły sposób zdobył sobie szalony autorytet duchowy w Izraelu, no to wszyscy się zastanawiają, kim on jest. No więc Jan Chrzciciel mówi o tym, że nie zaprzecza, czyli nie kłamie, mówi wprost, że ja nie jestem Mesjaszem, ale mówi, że po mnie idzie ten, który tym Mesjaszem będzie. Ja nie jestem godzien rozwiązać rzemykał jego sandałów. I zaraz potem jest w tej Ewangelii powiedziane nazajutrz, czyli mamy ten drugi dzień, czyli to, cośmy przeczytali. No i potem jest kolejne nazajutrz, to jest to, kiedy ci dwaj uczniowie, ubogaceni tym doświadczeniem bycia razem z Panem Jezusem, spędzenia całego wieczoru i całej nocy z Panem Jezusem, godzina 10, więc zostały im jeszcze dwie godziny wieczoru, około 4 mniej więcej się spotkali po południu, pozostali u Pana Jezusa i potem ubogaceni tym spotkaniem nazajutrz ruszają i zaczynają przekazywać te informacje o tym, że tak, znaleźliśmy Mesjasza. To nie jest Jan Chrzciciel, ale to jest właśnie ten Jezus, którego myśmy spotkali. I w ten sposób w Ewangelii Świętego Jana mamy niezwykle ciekawą i odmienną od innych Ewangelii niezwykle ciekawy opis powołania pierwszych uczniów.
On jest o tyle inny, że w Ewangeliach synoptycznych, w tych trzech pierwszych Ewangeliach, Pan Jezus przechodzi nad obok Jeziora Galilejskiego i mówi: pójdź za mną. On sobie wybiera tych ludzi i mówi: pójdź za mną. Potem jeszcze oczywiście tam Mateusz do tego dojdzie i tam jeszcze paru innych, no bo też po zmartwychwstaniu oni dopiero Macieja dokoptują do całej tej dwunastki, kiedy Judasz im się wyłamie. Ale zasadniczym momentem powołania apostołów jest to, że Pan Jezus przychodzi, patrzy na człowieka i mówi: pójdź za mną. W Ewangelii świętego Jana jest zupełnie inaczej, dlatego że to apostołowie sami się zwołują. I to ich świadectwo jest czymś tak niezwykłym, że oni przyprowadzają poszczególnych ludzi do Pana Jezusa i Pan Jezus tak naprawdę ich tylko akceptuje, on ich przyjmuje. Ale widzimy w tym wszystkim niezwykłą rolę świadectwa, które prowadzi do Pana Jezusa. Więc tak naprawdę, jak to było naprawdę, to trudno jest powiedzieć, ale jeśli chcemy zobaczyć cały ten obraz, w jaki sposób Pan Jezus powołuje ludzi do tego, żeby razem z nimi szli, to musimy zobaczyć zarówno te opisy Ewangelii synoptycznych, jak i opis Ewangelii świętego Jana i zobaczyć, że tak naprawdę powołanie każdego człowieka, ono jest czymś niepowtarzalnym i dokonuje się w zupełnie wyjątkowy sposób. Więc może to być tak, że ktoś idzie do Pana Jezusa, może być tak, że Pan Jezus kogoś spotyka i otwiera mu oczy. Każdy z nas jest tutaj innym, w związku z tym, gdybyśmy jeszcze do tego opisu Ewangelii, jak to czasami też poetycko lubimy powiedzieć, że ta piąta Ewangelia to jest Ewangelia życia każdego z nas, gdybyśmy dołożyli taki opis, w jaki sposób my sami spotykamy Pana Jezusa i w jaki sposób przyłączamy się do Niego, to byłoby opis równie ciekawy jak ten opis tych czterech Ewangelii. To, na czym chcę się skupić, to jest dzisiaj ten drugi dzień. Dlatego, że niezwykle ciekawą rzeczą i myślę, że warto się na tym zatrzymać, dla nas pouczającą jest to świadectwo Jana Chrzciciela wypowiedziane wobec uczniów. Oto Baranek Boży. I znowu wczytując się dokładnie w cały ten opis, widzimy, że tego drugiego dnia, kiedy Pan Jezus nazajutrz przechodzi i Jan mówi: oto Baranek Boży, to on już to mówi po raz drugi. Dlatego, że wcześniej powiedział o Panu Jezusie to samo i mamy zaraz na początku tego pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana opisane to, w jaki sposób on składa świadectwo. A potem wobec uczniów mówi po raz drugi. I to też stawia w zupełnie innym świetle samych uczniów, że to nie jest tak z zaskoczenia, tylko oni po raz drugi wypowiedziane z wielką mocą słyszą to świadectwo i to świadectwo wypowiedziane po raz drugi, ono tak naprawdę dopiero sprawia, że oni tak bardzo zaciekawiają się Panem Jezusem, że idą za Nim. Idą za Nim, ale też dają się trochę zaskoczyć. Dlatego, że kiedy Pan Jezus się odwraca i pyta, czego szukacie, to oni są kompletnie zaskoczeni, i nie za bardzo wiedząc, co odpowiedzieć, on tak rzucają: Rabbi, gdzie mieszkasz? I to nie jest odpowiedź na pytanie, czego szukacie. Tylko to jest taka odpowiedź, którą można porównać do wypowiedzi Piotra na górze przemienienia. Wtedy, kiedy, jak pisze ewangelista, nie wiedział, co mówi. Mówi: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty. Czyli zaczął mówić tylko po to, żeby zabić tę ciszę, która była taką ciszą wielkiego zakłopotania. Nie wiedział, co tak naprawdę zrobić. Więc troszeczkę mamy tutaj do czynienia z takim samym zaskoczeniem apostołów, których Pan Jezus spotyka. Nagle się do nich odwraca i zadaje im pytanie. I to jest takie pytanie, że oni wiedzą, że muszą odpowiedzieć. Od tego pytania nie da się uciec, ale ponieważ nie wiedzą, co odpowiedzieć, to mówią byle co. Dla nas to jest jednak o tyle pouczające, że widzimy, że jeśli Pan Bóg nam zada takie pytanie nagłe, to ono nas zmusza do odpowiedzi, ale to nieważne. Czasami można odpowiedzieć byle co Panu Bogu, byle tylko nawiązać z Nim kontakt. I teraz mówiąc o tym całym kontekście szukania Pana Boga, bo te nasze rekolekcje się odbywają według tego tematu i według kontekstu szukania Pana Boga. Ja wczoraj o tym mówiłem, o takim szukaniu Pana Boga w tych różnych trudnych, złych newsach, jakie słyszymy dookoła i w jakich jesteśmy zaproszeni, żeby zobaczyć Pana Boga. Kto był, to pamięta, kto nie był, to niech żałuje, że nie był, ale już nie będziemy tego powtarzać. Natomiast idąc dzisiaj krok dalej, chociaż pozostając cały czas w kręgu tego samego doświadczenia, skupiamy się już teraz na tym fragmencie Ewangelii. W tej Ewangelii jest, wyliczyłem sobie sześć takich istotnych punktów, ważnych punktów tej Ewangelii, które dla nas w kontekście tego tematu, jaki sobie zadaliśmy, są ważne.
I według tych punktów teraz będę chciał przejść i wyciągnąć z nich takie wnioski, które właśnie dla nas będą ważne i otworzą nam troszeczkę oczy. Pierwsza z takich istotnych nauk i istotny punkt, jaki wynika z tej Ewangelii, to jest to, że patrząc na doświadczenie apostołów, widzimy, że na naszej drodze wiary potrzebujemy pomocy. To znaczy, ktoś nam musi powiedzieć i pokazać Pana Jezusa. Powiedzieć o Panu Jezusie i pokazać Pana Jezusa. Oczywiście możliwe jest też inna droga, absolutnie mistyczna. Taka na przykład, jaką przeżył święty Paweł. Ale nawet w przypadku świętego Pawła nie da się zrobić tego bez fundamentu, jaki miał wcześniej. Bez tych nauk, które pobierał i bez życia w tradycji chrześcijańskiej. Patrząc na uczniów Jana Chrzciciela, widzimy, że mamy do czynienia z ludźmi wielkiego serca. Oni również mieli taki fundament i tym fundamentem był klimat życia w narodzie wybranym, gdzie rzeczą naturalną było mówienie o Panu Bogu i Pan Bóg był obecny w każdej chwili ich życia. To jest coś, czego nam brakuje i czego moglibyśmy się nauczyć od Żydów. Powinniśmy się właściwie uczyć od nich. Mówię o tych pobożnych Żydach. Czyli weźmy tutaj sobie, nawet mówiąc językiem ewangelicznym, zostawmy na boku saduceuszy, bo oni nie wierzyli w zmartwychwstanie, oni nie wierzyli w to. Zostawmy ich na boku, ale popatrzmy na faryzeuszy, na tych dobrych faryzeuszy, na których zawsze psy wieszamy, o których tak źle mówimy, bo tacy niedobrzy, bo tacy fałszywi, prawie tacy jak jezuici. Wszystko, co złe, możemy powiedzieć o faryzeuszach, a teraz popatrzmy na nich i zachwyćmy się nimi. Pobożni ludzie, dobrzy ludzie, tacy, którzy na każdym kroku widzieli Pana Boga. Troszeczkę błąd popełnili, że uważali, że to Pan Bóg powinien być im posłuszny, a nie odwrotnie, ale to już zostawiamy na boku, tylko spoglądając na tę wielką taką pobożność. A więc ta wielka pobożność, która wtedy była w narodzie wybranym, ona sprawiała, że ci ludzie, tacy jak ci dwaj uczniowie, o których pisze Ewangelia, uczniowie Jana, wychowali się na takim dobrym fundamencie. I teraz jeszcze, ponieważ zostali uczniami Jana, to co możemy wydedukować na ich temat, to jest to, że żyli oni wielkim pragnieniem spotkania Mesjasza. Dlatego, że ta szkoła Jana Chrzciciela, duchowość Jana Chrzciciela, czyli to, co mówił swoim uczniom i w jaki sposób wychowywał swoich uczniów, to była taka duchowość adwentowa. Jeśli my przeżywamy nasz adwent, to możemy się zawsze czuć jak uczniowie Jana Chrzciciela, ponieważ wiemy, że czekamy na Mesjasza, wiemy, że czekamy na Zbawiciela, wiemy, że On jest już blisko, jest u drzwi, tylko jest teraz kwestia taka, żeby się przygotować na to, żeby On nam nie przeszedł niezauważony, żebyśmy Go rozpoznali wtedy, kiedy przychodzi. Dlatego Adwent jest niezwykle, niezwykle ważnym momentem w naszym roku liturgicznym i w naszym życiu, nawet ważniejszym niż Boże Narodzenie. Bo tu jest tylko sam fakt, rzeczywiście, my przychodzimy, co się dzieje podczas Bożego Narodzenia? Podczas Bożego Narodzenia bardzo ciekawa rzecz jest taka, że przede wszystkim wariuje niebo. I to jest jedyny przykład w Piśmie Świętym, kiedy niebo wariuje. To jest jedyny przykład, kiedy ci aniołowie, tacy święci, poza tymi takimi małymi aniołkami, które nie do końca są ubrane, więc one też są troszkę niepoważne, ale taki dorosły anioł, jakiego przedstawiamy, on jest zawsze taki święty, dostojny, taki rzeczywiście posłaniec Boży, narzędzie w ręku Pana Boga. A przy okazji Bożego Narodzenia widzimy, że w ogóle im odbija wszystkim, prawda? Bo zaczynają tańczyć, zaczynają śpiewać, zaczynają się radować i impreza jest tak rzeczywiście mocna, jak pod moim domem w Krakowie, bo mieszkam w centrum i tam jest kompletny, cały czas jest impreza. My we wszystkich językach świata, chociaż najwięcej po polsku można usłyszeć różnych krzyków, wrzasków. Między 4 a 5 tak naprawdę rano jest tylko troszkę ciszej. No więc wtedy jest taka wielka impreza tak doniosła i tak hałaśliwa, że aniołowie budzą pasterzy. No. Więc to ja to znam z własnego doświadczenia. Kto by mieszkał w Krakowie, to wie, jak to tam jest. No, z tą tylko różnicą, że tam u mnie to nie aniołowie się drą, tylko ludzie. Więc
Niebo wtedy szaleje podczas Bożego Narodzenia. Natomiast cała istota polega na tym, że pasterze idą do Betlejem. Nad Betlejem jest cisza, bo aniołowie śpiewają w innym miejscu. Nad stajenką betlejemską jest cisza. Wchodzą do stajni betlejemskiej i rzeczywiście wchodzą na paluszkach, tak żeby Pana Jezusa nie obudzić. Oddają pokłon i opowiadają Jezusowi i Maryi o tym, co im się wydarzyło. I to wszystko. A potem wychodzą szczęśliwi, że zobaczyli Mesjasza i zastanawiają się, co zrobić z tą wielką łaską, która się w ich życiu dokonała. Ale żeby mogli rzeczywiście przyjść do Betlejem i rozpoznać Pana Jezusa, to musieli w pigułce przeżyć swój adwent. I tym adwentem była ta anielska impreza. Że coś ich przygotowało na to, żeby otworzyli swoje serca na przyjście Pana Boga. Więc duchowość, wracając do uczniów Jana Chrzciciela, ich duchowość polega na tym, że żeby przygotować się na przyjęcie Zbawiciela, tak bardzo obudzić w sobie pragnienie spotkania Jezusa, pragnienie spotkania Mistrza, pragnienie spotkania Mesjasza, żeby rzeczywiście widzieć Go w każdym miejscu i żeby nam przypadkiem nic nie umknęło z tej łaski, którą Pan Bóg nam przygotował. A więc uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do tego. I w tym momencie, kiedy Jan Chrzciciel im mówi, że oto jest Baranek Boży, oni widzą, że doszli do tego punktu, do którego prowadziła ich szkoła Jana Chrzciciela. Jest to punkt bardzo kluczowy, dlatego że widzą, że oto właśnie uzyskali dyplom. I teraz z tym dyplomem w ręku wiedzą, że to jest Zbawiciel, muszą iść i kontynuować swoje życie, ale w zupełnie inny sposób. I oni też widzą, że to, czego się uczyli, już się spełniło, już więcej się nie nauczą. Dlatego, że chcieli zobaczyć Mistrza i właśnie Go widzą. Chcieli zobaczyć Mesjasza, właśnie Go widzą. A więc to wszystko już się dokonało. Ale w tym wszystkim widzimy niezastąpioną rolę Jana Chrzciciela. W naszym życiu jest tak, że ktoś nam musi pokazać Mistrza. Ktoś nam musi pokazać drogę do Pana Jezusa. I my wszyscy, którzy jesteśmy wychowani w naszej kulturze chrześcijańskiej, mamy łatwiej. My wszyscy, którzy jesteśmy wychowani w tej naszej kulturze chrześcijańskiej, czasami mamy pod górę, dlatego że trochęśmy się otrzaskali ze świętością do tego stopnia, że gdzieś tam czasami bardziej wierzymy w zabobony niż rzeczywiście karmimy się naszą wiarą. Ale generalnie rzecz biorąc, dookoła nas mamy takich ludzi, którzy żyją tą wiarą i możemy się na ich przykładzie uczyć. A więc to są niezastąpione osoby, takie jak Jan Chrzciciel, które nam pokazują nam drogę do naszego Zbawiciela. Więc jeśli chcemy spotkać Mistrza, jeśli chcemy spotkać Pana Jezusa, jeśli chcemy nawiązać z Nim relacje, to na naszej drodze potrzebujemy tych, którzy nam pomogą. Możemy się, mówiąc o tym, że ktoś nam musi pokazać Zbawiciela, możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób może nam pokazać Zbawiciela? Czy to powinna być konferencja, czy to powinno być świadectwo? Wydaje mi się, że nie ma znaczenia, w jaki sposób mówimy o tym, jak dojść do Zbawiciela, czy w jaki sposób pokazujemy Pana Jezusa. Najważniejsze jest to, żeby to było autentyczne. A więc może być konferencja, może być świadectwo, może być jakakolwiek inna forma, tylko musi być autentyczna. A więc tylko wtedy uwierzymy komuś, jeśli widzimy, że on mówi od serca. Tylko wtedy uwierzymy temu, kto mówi o Panu Bogu, jeśli widzimy, że on rzeczywiście też wierzy. I mogę tutaj podać dwa takie negatywne przykłady. Z mojego życia. Dramatyczny przykład z mojego życia. Jak byłem mały, to moja matka mnie biła. Nie za bardzo wiem, dlaczego mnie biła, bo ja byłem grzecznym dzieckiem. Ale mnie biła. I zawsze mi mówiła, że bije mnie dla mojego dobra. I już jako mały chłopak ja wiedziałem, że ona coś kręci. Że to chyba nie jest dla mojego dobra, bo ja generalnie byłem grzecznym dzieckiem, tylko mi się wydawało, że ona tak się trochę wyżywa na mnie. No więc mówiła mi o tym, że to jest dla mojego dobra, a ja jej nie wierzyłem, bo widziałem, że to jest nieautentyczne. Więc to jest negatywny przykład. Nie wszystko można powiedzieć, nie każdy kit da się wcisnąć ludziom, nawet jak ktoś jest małym dzieckiem.
Drugi negatywny przykład. Myślę, że każdy z was ma doświadczenie moralizowania na kazaniach. Strasznie to jest nudne. Ja uważam, że każdy ksiądz raz po raz powinien iść na mszę i stać pod chórem. Tak jak wszyscy to robią. Nie siedzieć, tylko stać. Wysłuchać długich ogłoszeń, wysłuchać kazania, zobaczyć, prawda, jak ludzie reagują. To jest bardzo pouczające. Ja czasami to robię. Jak jest takie kazanie, które mnie w ogóle do Pana Boga nie przybliża, to nie daję na składkę wtedy. Taki mam taki wewnętrzny protest, prawda? Że zawsze mam pieniążek, tam 5 zł mam w kieszeni, ale jak mnie ksiądz do Pana Boga nie przybliżył, a wręcz mnie znudził, to nie daję na składkę wtedy. Nie? I jeszcze mówię moim znajomym, że byłem na mszy i nie dałem na składkę, żeby wiedzieli. Żeby wiedzieli. Więc to jest taka, to są takie negatywne przykłady, że można niby mówić o Panu Bogu, ale można mówić albo w taki sposób, że on jest absolutnie niewiarygodny, prawda? Także to, że się bije dziecko dla jego dobra, albo w taki sposób, że mówimy, moralizujemy tylko, a my księża jesteśmy mistrzami w tym, prawda? Z każdej Ewangelii potrafimy przejść natychmiast do moralizowania i to takiego negatywnego, prawda? Na przykład możemy powiedzieć, wyjść o tym, że no, od miłosiernego Samarytanina na przykład, prawda? Miłosierny Samarytanin pomógł potrzebującemu człowiekowi, a my nie pomagamy potrzebującym. I tutaj już schodzimy na ten i możemy zawsze mówić o tym, jacy to my nie jesteśmy i tak z 15 minut można pociągnąć i potem powiedzieć amen. Na pobożnym Podkarpaciu, skąd ja pochodzę, to jeszcze ludzie na koniec mówią Bóg zapłać, prawda? Obojętnie, czy kazanie ma sens, czy nie ma sensu, ale mówią, że Bóg zapłać. Chociaż może dlatego, że już skończył, prawda? Bo czasami najmądrzejszą rzeczą, jaką na kazaniu można powiedzieć, to jest właśnie amen. Patrząc na Jana Chrzciciela i patrząc na to, w jaki sposób przekazuje on swoim uczniom informację, że to jest właśnie ten, za którym powinni iść teraz, zostawiając jego samego, widzimy, że w naszym życiu potrzeba nam takiej praktycznej świętości. Nie teoretycznej, ale praktycznej. Praktyczna świętość opiera się na tym, że nauczyłem się czegoś, doświadczyłem coś i dzielę się tym. Ale dzielę się dlatego, że się nauczyłem i że doświadczyłem. Inaczej się nie da. A dzielę się dlatego, że kocham Pana Boga, który dał mi takie doświadczenie i kocham tych ludzi, którym chcę o Panu Bogu powiedzieć. Jeśli czasami by się zdarzyło tak, że nie mamy takiego doświadczenia bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem, to wcale jednak nie oznacza, że nie możemy mówić o Panu Bogu. Dlatego, że możemy mówić o własnych pragnieniach spotkania Pana Boga i życia z Panem Bogiem. Ale musimy mówić autentycznie, w taki sposób, że jeśli mówimy komuś o naszym pragnieniu, to musimy mówić tak, żeby on rzeczywiście usłyszał to nasze pragnienie. Bo inaczej to będzie nieautentyczne. Możemy sobie wyobrazić przez moment, nie wiem, zamykając oczy albo przenosząc się w tę sytuację 2000 lat temu, możemy sobie wyobrazić, z jakim zaangażowaniem Jan Chrzciciel powiedział do uczniów: oto Baranek Boży. I to są słowa bardzo tajemnicze, to są słowa przekazujące ogromną tajemnicę, wielkie misterium, ale to są też takie słowa, które są nośne, w których jest cała dusza. Podobnie zresztą jak Pan Jezus, jeśli przechodzi nad Jeziorem Galilejskim i mówi: będziesz ludzi łowił. Nie uwierzę, że apostołowie zrozumieli, o czym mówił wtedy. Nie uwierzę, że sobie wyobrażali, jak będzie ich życie wyglądało. Ale to, że ludzi będziesz łowił, to jest zdanie, które zawiera w sobie tak wielką tajemnicę, wypowiedziane z taką mocą i tak autentycznie, że zostawiają wszystko i idą za nim. Podobnie jest i tutaj: oto Baranek Boży. A więc ważną rzeczą jest w naszym szukaniu Pana Boga to, że ktoś nam musi pokazać drogę. A więc musimy mieć kogoś takiego, kto jest naszym autorytetem. Musimy nauczyć się słuchać. Musimy nauczyć się patrzeć na doświadczenie innych po to, żebyśmy my potem stali się takimi autorytetami dla innych, żebyśmy mogli nasze doświadczenie przekazać innym ludziom w taki sposób, żeby to było wiarygodne. Ale skupmy się teraz, drugi punkt, skupmy się na chwilę na samym Janie Chrzcicielu. Dlaczego mógł on powiedzieć o tym wszystkim? No właśnie dlatego mógł powiedzieć, że sam wcześniej tego wszystkiego doświadczył.
Bo patrząc na całą historię Jana Chrzciciela, widzimy, że został powołany, posłany i został wykształcony właśnie w tym celu, żeby rozpoznać Pana Boga. Mówiąc o takim wykształceniu duchowym, kompetencji duchowej, kompetencja to jest coś takiego, do czego wszyscy dążymy. I to kompetentni musimy być zarówno jak chodzi o nasz zawód, zarówno jak chodzi o nasze życiowe powołanie. Kompetentni musimy być też jak chodzi o nasze życie duchowe. Niekompetencja jest grzechem. Niekompetencja, zwłaszcza taka, kiedy się zawsze jesteśmy w drodze, prawda? Ale jeśli się zatrzymujemy, jeśli się nie rozwijamy, to jest grzech. To jest zło, tak nie powinno być. Musimy być kompetentni. Ale pytanie jest też, kiedy jesteśmy wystarczająco kompetentni, żeby mówić o Panu Bogu? Bo czasami wydaje się nam, że jeszcze nie jesteśmy wystarczająco wykształceni. Jeszcze nie mamy wiele do powiedzenia. Jeszcze musimy się czegoś więcej nauczyć. Jeszcze musimy jakiś kurs zrobić. Jeszcze na jakiś kolejny tydzień rekolekcji ignacjańskiej pojechać, albo Bóg wie na co. Wydaje się nam, że wtedy już będziemy wystarczająco mądrzy. Myślę, że to jest takie troszkę zakamuflowane działanie złego ducha, który nam zamyka usta i mówi nie, teraz jeszcze nie mów, ale jak zrobisz te trzy dni, taką trzydniówkę, to potem już będziesz mógł. A po tej trzydniówce okazuje się, że to jeszcze nie to, to zły duch nam mówi, to jeszcze nic nie mów, ale jak za pół roku pojedziesz na jakieś skupienie, to wtedy już będziesz mógł i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jesteśmy wystarczająco kompetentni? Kiedy jesteśmy wystarczająco wykształceni, żeby mówić o Panu Bogu? Myślę, że wtedy jesteśmy wystarczająco wykształceni, kiedy przeżyjemy rzeczywiste spotkanie z Panem Bogiem, albo, tak jak wcześniej mówiłem, że możemy mówić o naszych pragnieniach, kiedy tak bardzo tęsknimy za Panem Bogiem, że to staje się częścią naszego życia, to staje się kawałkiem naszego serca. Bo zwróćmy uwagę na to, że Jan Chrzciciel, który był tak kompetentny, który był autorytetem duchowym, on sam, który tak wiele wiedział, on sam też potrzebował potwierdzenia. Dlatego, że kiedy już ochrzcił Pana Jezusa, kiedy już zobaczył tego ducha, który na niego zstępuje, kiedy już oddał mu swoich uczniów, kiedy już był w więzieniu i wiedział, że jego koniec się zbliża, jego misja się zbliża, to jeszcze wysłał do Pana Jezusa uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, na którego czekamy, czy kogo innego mamy się spodziewać. A więc potrzebował jeszcze tego ostatecznego potwierdzenia, bo dopóki jesteśmy na ziemi, dopóty jeszcze jesteśmy niewystarczająco kompetentni. Jeszcze nie jesteśmy doskonali, ale jesteśmy właśnie, może źle powiedziałem, wystarczająco kompetentni, żebyśmy mówili o naszym osobistym doświadczeniu. Z pełną taką pokorą, że mogą nas posłuchać, ale nie muszą nas posłuchać. Ale myślę, że jeśli jesteśmy autentyczni i jeśli rzeczywiście spotkaliśmy Pana Boga albo mamy takie głębokie pragnienie, żeby Go spotkać, to znaczy, że już mamy bardzo wiele do powiedzenia. Ale prawda jest też taka właśnie, że o Bogu można mówić tylko wtedy, jeśli mówimy o czymś, co nas głęboko poruszyło. I tutaj dotykamy tematu serca. Bo tak naprawdę o Bogu mówi się wtedy, kiedy mamy Go w sercu. Gdzieś tam w środku. Prawda? Jeśli Boga mamy w środku, to wtedy możemy o Nim mówić. Wiedza o Panu Bogu, ona posiłkuje serce. Ona jest niezwykle ważna, dlatego że jeśli kogoś kochamy, to też wiele wiemy na jego temat. Im bardziej kochamy, tym coraz więcej wiemy na jego temat. Tak samo jest z Panem Bogiem. Ale o ile można sobie wyobrazić, że kochamy nic nie wiedząc, czy wiedząc niewiele, o tyle nie można sobie wyobrazić, że się wie tylko, ale się nie kocha. A więc nie można tej relacji z Panem Bogiem zbudować tylko i wyłącznie na wiedzy. Wtedy jest religioznawstwo. Ale jeśli jest serce zaangażowane, to wtedy jest chrześcijaństwo, wtedy jest miłość. A zatem Jan Chrzciciel to jest człowiek, który pokazuje nam potrzebne cechy, które każdy z nas powinien mieć do tego, żebyśmy mogli mówić o Panu Bogu. Trzeci punkt, który wynika z tej dzisiejszej Ewangelii. Trzeci punkt to jest coś takiego, co odnosi się już konkretnie do nas. Kiedy spotkamy kogoś na naszej drodze, kto jest autorytetem i kiedy on sam
albo na naszą prośbę, albo spontanicznie pokaże nam drogę do Pana Boga, to wtedy my musimy podjąć wysiłek, aby do Niego iść. Ale nie zrobimy tego, jeśli się nie wysilimy. Jeśli nie ruszymy się, tak jak mówił papież Franciszek, z naszej kanapy, jeśli troszkę nie przezwyciężymy swojego własnego lenistwa, jeśli nie zrezygnujemy z różnych rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, jest przecież tyle sposobów ciekawego tracenia czasu, jaki każdy z nas ma, każdy z nas ma swoje takie sposoby. My jednak musimy iść do Pana Jezusa. Musimy uwierzyć świadectwu innych ludzi i odkryć w sobie takie wielkie pragnienie Pana Boga. I w tym punkcie ja lubię mówić o ciekawości. Ciekawości, której wczoraj, kto był, to wie, kto nie był, niech żałuje. O ciekawości mówiłem, że jest ona taką złą reakcją na newsy, które dostajemy ze świata, bo wtedy się emocjonujemy czymś, ale tak naprawdę emocjonujemy się w taki zły sposób, tylko i wyłącznie zewnętrznie. Ale ciekawość może być też dobra. Dlatego, że spójrzcie na nasz taki wysiłek ewangelizacyjny. Co my tak naprawdę możemy zrobić, mówiąc innym ludziom o Panu Bogu? My możemy powiedzieć o tym, co sami przeżywamy, ale w taki sposób, żeby rozbudzić w ludziach ciekawość. Ciekawość Boga. I ta ciekawość Boga to jest cel naszej pracy duszpasterskiej. To jest cel naszej pracy ewangelizacyjnej. To jest cel nawracania. Obudzić ciekawość Pana Boga. Zrobić coś takiego, żeby ten, komu mówimy o Panu Bogu, sam z siebie podjął już wysiłek i pociągnął dalej tę pracę, którą my zapoczątkowujemy. My sami nie zbawimy ludzi, my sami ich nie przekonamy do tego, żeby byli chrześcijanami, ale możemy ich zaciekawić Panem Bogiem. I w tym jest oczywiście niezbędne czy bardzo pomocne własne świadectwo życia, bo jeśli kogoś zaciekawimy, to on często też patrzy nie tylko na to, co powiedzieliśmy, tylko też kto to powiedział. A więc musimy żyć tak, żeby życiem naszym rzeczywiście potwierdzać nasze słowa. Ale ciekawość Boga, ona prowadzi nas do fascynacji Bogiem, do fascynacji Jego osobą, do odkrywania trochę tajemnicy. Poświęcamy Mu czas po to, żeby się w Nim zakochać, żeby się rozkochać w Panu Bogu. Bardzo mnie poruszyło to rozkochać, dlatego że podczas jednej z wizytacji na południu, w jednym z naszych domów, jeden ze starszych ojców mówił mi tak, wiesz, mówi, ja się rozkochałem w Panu Jezusie. I znam historię tego ojca. Wiem, że dużo błędów w swoim życiu zrobił, ale jeśli ktoś jest mi w stanie powiedzieć, że się rozkochałem w Panu Jezusie, to mnie to strasznie wzrusza. Musimy Panu Bogu poświęcić czas, wysiłek po to, żeby się z Nim rozkochać. Tutaj taka mała uwaga. Miłość nasza do Pana Boga wcale nie oznacza tego, że musimy zostawić wszystko, zostawić tych, którzy, z którymi jest nam blisko, jest nam po drodze, naszych partnerów, w tym dobrym znaczeniu mówię, chrześcijańskim. To nie oznacza, że jeśli kochamy Pana Boga, to nie mamy prawa już kochać nikogo innego. Dlatego, że miłość Boga do mnie i moja miłość do Pana Boga nie przeszkadza mi kochać drugiej osoby tak najbardziej na świecie. Dlaczego? Dlatego, że miłość do drugiej osoby jest, oprócz tego, że jest niezwykle miła, ale dla nas w takim znaczeniu religijnym jest też przykładem, że tak mamy kochać Pana Boga. Więc jeśli wy macie taką osobę, którą kochacie najbardziej na świecie i dla której wszystko jesteście w stanie albo prawie wszystko zrobić, to pamiętajcie o tym, że to jest wam dane też po to, żebyście tak kochali Pana Boga. I to się odnosi czasami też do trudnych miłości, czy zakazanych miłości nawet. Musimy kochać Pana Boga tak, jak jesteśmy w stanie kochać taką osobę, którą wybieramy jako jedyną na świecie. Bóg nie przeszkadza nam w naszej relacji, dlatego że Bóg kocha mnie, Bóg kocha tego, który jest obok, czy tę, która jest obok mnie tak samo. Bóg kocha nas. Czasami mówiąc o miłości do Pana Boga, czy modląc się, mówiąc Panu Bogu o tym, jak bardzo Go kochamy, myślę, że też warto jest czasami poprosić o to, Panie Jezu,
Kochaj tę drugą osobę tak samo, jak kochasz mnie. Kochaj nas razem. I to bardzo tak otwiera na Pana Boga i też pokazuje takie dobre doświadczenie. Mówiąc o tym, że musimy się właśnie wysilić, że musimy iść do Pana Boga, to, na co warto zwrócić uwagę, co też ta Ewangelia nam pokazuje, to jest kontakt z Nim. Idziemy do Niego po to, żeby nawiązać z Nim kontakt. Idziemy do Niego po to, żeby u Niego pozostać. A więc kiedy już nawiążemy ten kontakt, kiedy On nam mówi, chodź i zobacz, jak mieszkam, to jest po to, żebyśmy nawiązali z Nim kontakt, żebyśmy Mu poświęcili czas. A więc tutaj dotykamy już kwestii samej modlitwy. Modlitwa to jest dla nas czas spędzony razem z Panem Bogiem. Dlatego są tak różne rodzaje modlitwy i różne formy modlitwy. Modlitwa to jest taki czas, kiedy my mówimy o Panu Bogu, tworzymy taką życzliwą atmosferę pomiędzy mną a Panem Bogiem. Się tworzy taka życzliwa atmosfera, że dobrze na tej modlitwie nam jest. Modlitwa to jest coś takiego, co płynie z serca. Ale modlitwa to jest coś takiego, co jest wzajemne i o tym zawsze musimy pamiętać. I ta dzisiejsza, ta Ewangelia, którą przeczytałem przed chwilą, ona to pokazuje. Pan Jezus zaprasza ich do siebie, oni do Niego idą i to nie jest tak, że oni poświęcają tylko czas, a Pan Bóg robi swoje rzeczy, prawda? Tylko to jest tak, że oni poświęcają czas Panu Bogu, a Bóg poświęca czas im. Ponieważ, żeby sobie to dobrze wytłumaczyć, to zadajmy sobie takie pytanie. O czym myśli Bóg? Pytanie niezwykle trudne, bo tak naprawdę nie wiemy. Ale możemy się domyśleć. O czym myśli Bóg? Bóg myśli o mnie. Cały czas myśli o mnie. Bóg myśli o mnie wtedy, kiedy jestem blisko Niego. Bóg myśli o mnie wtedy, kiedy jestem od Niego daleko. Bóg myśli o mnie wtedy, kiedy się zagubię. Bóg cały czas myśli o mnie. Jest tak niewiarygodnie zakochany we mnie, że On cały czas myśli o mnie i za mną tęskni. I że myśli, kiedy się z Nim spotkam. Myśli o tym, co robię. Myśli o tym, co czuję. Czy mi jest dobrze, czy mi jest źle. Pan Bóg cały czas o tym myśli. A więc jeśli idę na modlitwę, to idę do kogoś, kto cały czas myśli o mnie i kto się cieszy, że do niego przyszedłem. I możemy sobie razem posiedzieć, pomilczeć, porozmawiać. I wtedy tworzy się taka doskonała atmosfera. Ja czekałem na niego, on czekał na mnie. A więc modlitwa, spotkanie z Panem Bogiem, to jest nawiązanie kontaktu. To jest takie, że w końcuśmy się spotkali. A więc kiedy rzeczywiście spotykamy Pana Boga, to musimy dać się zaprosić. I tu jest kolejny ważny punkt. Bóg nas zaprasza do siebie, a nie my zapraszamy Go do naszego domu czy do naszego serca. Tak naprawdę Bóg nas zaprasza do siebie i my do Niego idziemy. Jeśli damy się zaprosić Panu Bogu, to musimy być otwarci na doświadczenie. Pan Jezus mówi do uczniów, chodźcie i zobaczcie, gdzie mieszkam. I to jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, co nas tam czeka. Nie wiemy, co nam będzie mówił. Nie wiemy, jak on w tym domu ma. Nie wiemy, w jaki sposób nas przyjmie. Ale jesteśmy otwarci na to, żeby nas zaprosił. A doświadczenie modlitwy to jest też początek wielkiej przygody. Dlatego, że spotkanie z Panem Jezusem to jest początek tego, co potem ma swoją kontynuację w całym naszym życiu. I co jeszcze jest istotne? Bóg zaprasza nas do siebie razem. Dwóch uczniów. My sobie nie wybieramy tych, którzy stoją obok nas i którzy wierzą w Pana Boga. Wierzą lepiej, wierzą gorzej, wierzą mocniej, wierzą słabiej. My sobie tego nie wybieramy. My, decydując się na to, że pójdziemy do Pana Jezusa, przyjmujemy, że On zaprasza mnie, moją koleżankę, mojego kolegę, wszystkich. Idziemy razem. I to, co jest istotne, to jest to, że Pan Bóg nas łączy. I jeszcze jeden punkt, który wynika z tej dzisiejszej Ewangelii, który myślę, że jest istotny w tym temacie szukania Pana Boga i spędzania z Nim czasu, to jest to, żeby nie liczyć czasu Panu Bogu.
Uczniowie dają się zaprosić i pozostają u Niego. I nazajutrz idą dalej. A więc było tak czy nie było, ale z Ewangelii można wyciągnąć taki wniosek właśnie, że pozostają przez cały wieczór i przez całą noc. Bogu nie należy liczyć czasu, tylko iść troszeczkę za inspiracją modlitwy. Bo każdy z nas ma doświadczenie czegoś takiego, że mamy taki czas, kiedy chce nam się modlić. I ten czas należy wykorzystać. Chyba że zły duch nas zwodzi, że mamy coś pilnego do wykonania i nie chce nam się za to zabrać i w tym czasie poczujemy wielki, wielki pociąg do tego, żeby się modlić. To jest złe. Prawda? W ten sposób pozorem dobra zły duch nas kusi. Ale jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, tylko jeśli sami z siebie spontanicznie czujemy, że dobrze nam jest się modlić, że chcielibyśmy się teraz pomodlić, to należy to wykorzystać. Bo to jest właśnie ten moment, kiedy Pan Jezus mówi: chodź i zobacz, przyjdź do mnie i spędź ze mną trochę czasu. Kolejną taką rzeczą jest to, że warto jest wykorzystywać różne inspiracje do modlitwy. Dlatego, że Pan Bóg czasami mówi wprost, a czasami poprzez kogoś innego nas zaprasza do tego, żebyśmy razem z Nim byli. To, co jest istotne, to jest to, że spotkanie z Panem Bogiem, tak jak mówiłem wcześniej, że Pan Jezus tworzy taką dobrą atmosferę, to nam pokazuje, że modlitwa musi być przyjemnością. Ona nie może być odlawianiem pańszczyzny, nie może być obowiązkiem, nie może być czymś sztucznym, nie może być takim pustym gadaniem, nie może być czymś takim. Modlitwa musi być przyjemnością. I jeśli mamy czasami problem z modlitwą, że coś nam nie idzie na tej modlitwie, że nie odczuwamy takiego pociągu czy pragnienia modlitwy, to najpierw zastanówmy się, dlaczego spotkanie z Panem Bogiem nie jest przyjemnością dla nas. Dlaczego nam tak łatwo się jest zdyspensować od modlitwy, zapomnieć o modlitwie? Dlaczego spotkanie z Panem Bogiem nie daje nam przyjemności? Modlitwa musi być przyjemnością. Musimy znaleźć taki sposób modlitwy, żeby nam się było dobrze modlić i żebyśmy rzeczywiście przed Panem Bogiem poczuli się uspokojeni. Ponieważ ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, patrząc na dwóch uczniów, którzy przyszli do Pana Jezusa, jest to, że duchowość Jana Chrzciciela była taką duchowością dynamiczną, duchowością nastawioną cały czas na to nowe, chociaż niewiadome. I w tym momencie, kiedy spotkali Pana Jezusa, w tym momencie zobaczyli, że znaleźli skarb. I to był taki moment, w którym poczuli się uspokojeni, dlatego że obecność Pana Boga to jest coś takiego, co nas uspokaja. Chyba żebyśmy byli wielkimi grzesznikami, żebyśmy byli w stanie grzechu, to wtedy Bóg może działać w taki sposób, że nas będzie niepokoił. Ale nawet jeśli nas niepokoi, to zawsze niepokoi nas w ten sposób, że pokazuje nam drogę wyjścia. A więc Bóg uspokaja nawet grzesznika, bo pokazuje mu swoje miłosierdzie. I to jest jeden z takich dowodów na to, że spotkanie z Panem Bogiem było udane i że warto było iść tą drogą, do której On nas zaprosił. A więc tak, jako przerywnik teraz, kończymy już powoli, ale jako przerywnik. Przechodzimy teraz do tej słynnej zapowiedzi poczynionej wczoraj przez waszego duszpasterza, że będzie praca w grupach. Niektórych mówienie o grupach przeraża, innych przeraża słowo praca. Chciałbym wyjaśnić, że będzie to spotkanie prawie że towarzyskie, ale niestety w grupach. Prosiłbym, żebyśmy się teraz spotkali i wychodząc z tej Ewangelii i może troszkę z tej inspiracji, którą wam teraz powiedziałem, żebyśmy odpowiedzieli sobie, czy postarali się podzielić między sobą odpowiedzią na bardzo proste pytanie. Pytanie ewangeliczne. Wychodząc od waszego własnego doświadczenia i od waszego życia. Pytanie jest takie. Gdzie mieszka rabbi? Gdzie mam iść, żeby spotkać Jezusa? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś zaczepia was na ulicy albo pisze do was maila, teraz różne maile piszą ludzie do nas i pyta, gdzie jest Jezus? Gdzie mam iść, żeby go spotkać? Co byście odpowiedzieli na takie pytanie? Bo to jest pytanie takie, które, czy odpowiedź taka, która musi wypłynąć z serca.
Więc ta praca w grupach jest tak naprawdę takim dzieleniem się własnym doświadczeniem, czy takim własnym przekonaniem. Gdzie jest takie miejsce, gdzie na pewno można spotkać Jezusa?